woda życia kolei. Już. Dosyć amator przygodowy, nie stój w korkach, jedź pociągiem. Amator przygotowy z kanału. Nie wiem, czy się szykuje jakaś inwestycja. Nie patrzyłem na dodatkowych informacji. Wiecie, że rzadko kiedy korzystam. Patrzcie, zostawione. Ale ludzie to są. Nie korzystam ze środków technicznych. Także no, coś się tu może będzie robić. Może zrobią nowe wiatry, chociaż boję się, że to wszystko zostanie skurczone. Jesteśmy na stacji Andrzejów, tu gdzie się wszystko zaczyna. Czekamy na pole Regio do Bielska Białej. 6:30, także co, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jedziemy do Bielska Białej, N57 2006 nam jedzie, czyli model Tygrys z jednym szkłem. Tak, jedziemy. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Lucja ma to przygotowy kanał, zawsze i wszędzie koleją. Jedziemy kibelkiem N57 2006. Mamy plakietkę. Plakietkę. Proszę, pociąg pusty. Dlaczego? Powiedzcie mi dlaczego. Tego nie mogę zrozumieć. Zawsze nazywam tak. Thank you.
Witam. Tu Lucja, motor przygodowy z kanału Miłośnik Kolejnictwa. Zaś stoimy na tym przejeździe w Bulowicach. Coś jest nie tak między kętami. Otwarte są tory. Tu mastuje automatycznie chyba. N57-2006. No może nam się uda zobaczyć złotego elfa powstańców. Zobaczymy. Może jakiś impuls pojedzie, może filtr. Może jakaś cargo będzie stała, tak, wtedy nam stała piękna cargo, perełka z 2015, w pięknej szacie zielonej. Nie sądzę, bo towarowe już mniej na linii łączącej 117 a 139, żeby jakiś jamnik stał. No byczek to już, ojej, dawno nie widziałem, jedynie jak tabory śląskie nie miały swoich składów, no to wtedy widziałem parę byczków, ale... No zobaczymy to, co zobaczymy. Pendolino nam wjedzie. No i co, zawsze i wszędzie koleją. Nie spóźnisz się. Przyjemnie. Pięknie. Z pasją do przodu. Yeah. Całe zamieszanie. Zawsze tylko te, nie? Zamieszanie. Jedziemy dalej. Tu będzie mianka jakiś 7 minut. Jedziemy, odbieramy. N57 ten z trzema szkłami. N57-1281. Są na pewno niżej. Już widzimy, że są niżej. Na N57 w starszych modelach jeszcze to jest wyżej. Takie są jakby loże parowe. Czy to dobrze? Są zdania podzielone. Niby się mówi o bezpieczeństwie. Tutaj bardzo filozoficznie opowiada o tym, można użyć magister inżynier Kulecki, który jak twierdzi dla bezpieczeństwa. Oczywiście, ja się z tym zgodzę, nie podważam tego, jednak no N57-206 kilometrów, jednak dla komfortu jazdy był ten komfort psychiczny. Ktoś może powiedzieć jak w survivalu.
wejść do namiotu. Tak, ale tu jest odwrotna sytuacja, nam powiedział. Natomiast jak wiemy, kart czy planeta robią swoje, widzimy otoczenie. Tutaj bardziej jazdą chciałbym być mniej widzialny. Dlatego zdania są podzielone. Ja bym wolał, żeby były i takie modele tuningowane, że tak powiem. Przecież N1070 tyle lat nie było wsparcia i były niezawodne przez tyle lat, więc to nie jest wystawę z palca, że wszyscy mówią i tak dalej. Nazwę tą sprawdzone bilety na razie, że ma to przygodowy zawsze i wszędzie kolej. Także mówią, że to jest jakiś, nie wiem, relikt. Czyli może dla świata, no, niekoniecznie. A tak naprawdę robią swoje na tej linii. Pamiętam, jak jeździł Yellowneck. I to powtarzam, ludzi było na palcach jednej ręki, nawet czasami nikt nie jechał. Szynobusy tutaj na tej linii się nie sprawdziły, a N57 robią swoją robotę. Ile jeszcze to pojeździ? No mamy parę filmów dokumentalnych. Powtarzam to, nie żeby mówić nietaktycznie, monumentalnie. No, żeby więcej ludzi jeździło. Ale robią swoje. Jedyną wadą tych pociągów jest to, że te progi są wysoko, te schody naprawdę są wysoko. Widzimy, że na przykład w Elfie ten klucz się wysuwa, więc to jest na pewno to. I powtarzam, z takich wad to skrzypienie może kogoś denerwować, ale poza tym świetny skład, dużo miejsca, no, cała filozofia jazdy przepiękna, także naprawdę to robi swoje, na tej linii to robi swoje, no i zawsze i wszędzie koleją. No jak już podkreślałem, nie chcę właśnie tą tezą monumentalności, ale chcę też przekazać przekaz znajomym ludziom pasji w kolejnictwie. Akurat mi się udało i każdy z was to może zrobić. Skład, który jest na stacji Sucha Beskidzka, zdjęcie lub torpedy. No jestem szczęśliwy, że to zdjęcie zrobiłem. Lux Torpeda to była historia na ziemiach polskich, no w Galicji można było powiedzieć i tak dalej. To już możecie sobie sami historię pewnie odczytać, więc nie chcę teraz pitolić może, bo człowiek jest taką istotą ułomną, że często zapomina, że ułomną źle powiedziane, ale mamy tą Lux Torpedę, natomiast no L57, przepraszam, o wszystkim filmy zostają. Ile jest filmów Syrenki, ile jest filmów Warszawy, bla 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 i tak dalej, ile? Mało, szczerze mało, naprawdę, coraz mniej, dlatego mówię, jak najwięcej nagrywać te składy, bo ta niedługo to już będzie, już jest to zabytek, więc zawsze i wszędzie koleją, jedziemy dalej. Więcej ma zalety niż wad, bo wady tylko dwie, jak dla mnie. No, jeżeli ktoś się przyczepi, to może jeszcze wygląd. No. Zawsze jeszcze nie to jest.
to on został tak oczyszczony. Został pomarańczowy wagon. Tu mamy stację. Bocznicy, dwa elfy. No i co, jedziemy dalej. Się dwa składy. Już go chyba nie ściągniemy. Prawdopodobnie też elf. Pendulina nam się podstawia. Yeah.
chybaka ma parę dni wcześniej. Myślałem, że złoty będzie po wstańczy, no ale N76007. Kolej się swoje logo. Paradoks. Wszystkie węglarki stoją same. Nie ma nic. I mamy pięknie 2 LC 34 WE A003. Ostatnio nam chyba bodajże nie wiem, czasem dwójka nie jechała. On jest już mały. Tamten jest, jak to się mówi, bardziej dwuczłonowy. Ładny mamy wózek taki, bardziej
Panie. I mamy też elfa 22WED012. On jest nam troszeczkę dłuższy. Koleje śląskie robią tutaj dużą różnicę. Wyjeżdżający próg jest bardzo nisko i to jest dużym plusem w tych składach. Natomiast w N57, no, te schodki są, można było powiedzieć, troszeczkę utrudniają podróż. Także elfy tutaj robią znakomitą różnicę. Myślałem, że zobaczymy elfa powstańczego, złotego, ale na razie chyba jedzie tam bliżej Katowic. Mamy Pesa, pięknego elfa. No zobaczymy, może nam się uda powstańczego. Chcemy, żeby nie przeszkadzać. Piękny elf, zawsze i wszędzie koleją, pamiętajcie. Przekaz tego kanału. Kolejem jest najbezpieczniej, najlepiej, najbardziej pozytywnie. Także pamiętajcie, jak to do pociągu. No i co, jedziemy dalej, zawsze i wszędzie koleją. Dwa elfy na powozu. Dziobak nam wjechał, N57, tym co żeśmy przyjechali, 2006. Za chwileczkę linią 139 pojedzie następny elf. I co? Nie przeszkadzamy w placach. Ślicznie. Pamiętajcie, zawsze poboczem, nigdy nie wchodźcie na trakcję. Zawsze poboczami. Tu jest akurat bocznica, to można wejść. No i co? Jedziemy dalej. Pozdrawiam wszystkich pracowników i miłośników kolei. Jedziemy dalej. Niestety nam się wyładowała bateria. Jest ja mam to przygotowy z kanału. Zaprasza, przejdzie nam elf za chwilę. Dalej linia numer 139. To mamy zamoczy. Stale pod górkę, stale pod górkę. Jak tu nagrywać nawet? Był taki moment, że się zastanawiałem, żeby to wszystko zamknąć i tak kombinuję, żeby gdzieś wyjechać. Ale co, zawsze wszędzie do przodu, zawsze z koleją. Jedziemy dalej, myślimy pozytywnie.
zielone już ma. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. LFWD 011. Kurde, włączyła mi się kamera wtedy. Ale ładnie, warto było czekać. Dwusłonowy L.